Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest drugi odcinek z naszej serii Zagrajmy w Mortal Kombat X. No i moi drodzy, dzisiaj rozegramy sobie w całości rozdział drugi o tytule Kotal Kahn. No i dobra moi drodzy, Kotal Kahn jest w sumie zupełnie nową postacią w uniwersum Mortal Kombat. Nie kojarzę go zupełnie, nie pojawiał się w żadnej innej części. Emperor. What's the expression? It's not worth the dirt on my shoe. Kotal Kahn has always bargained with you fairly, Kano. Sure, sure. I'm just saying. Upgraded weapons, my intel, and poof. The long outworld civil war. Done. Might be nice to kick back a bit, eh? You know Melina's location. And a whole rebel army. It's got to be worth at least 50. I must attack her immediately. End this conflict. As you say, it drains us. Right. Do we have a deal? What is it, Devorah? The Emperor should not be concerned. Accident ahead. This one will clear it. Devory też nie znam, też to zupełnie nowa postać jest. Ale to chyba jest planowane? Chyba jakiś zamach na Kotal Kahn jest planowany, co? Tak to wygląda. It is given, dearest Tanya. Stopping a carriage is nothing. Killing an emperor. False emperor. Requires power. Power you have, Melina. And won't use. It pains me to use it, Rain. I need more time. The usurper's excursion came too soon. The rain falls when it may. No matter. If Kano does what I paid him to do. Now! Do it! Oho, chyba będzie quick time event. Faktycznie, uważajmy. No i faktycznie był planowany zamach na Kotal Kahna, którego się chyba wcielimy w tym rozdziale, no bo tak się taki jest tytuł rozdziału. Jeszcze Kano nigdy nie lubiłem. Jeszcze go naparzajmy. Kurde, te QTE naprawdę genialne. O, ja pierdzielę. Ale widać, że Kotal Kahn też umiał o siebie zadbać, zdecydowanie. No dobra, to zacznijmy w takim razie. O kurde, ale już widzę, że Kotal Kahn mi się nie podoba. On jest strasznie wolną postacią. Bez kitu, matko, stary, jak ty się ruszasz, chłop, jakbyś worek ziemniaków miał na plecach, no co jesteś? Ojej, oj, to mi się nie podoba bardzo. Oj, nie polubię tej postaci, jeśli chodzi czysto o gameplay. Kotal Kahn to jest w ogóle Bóg Słońca, zwróćcie uwagę, w lewym górnym rogu. Taki ma styl walki aktualnie. O matko, ale naprawdę nie jest tak wolny. Zanim on cios wyprowadzi. No to chyba przegrana ta walka w takim razie. O. Nie mogę w ogóle wyczuć tego gościa, powiem wam szczerze. A Kano niestety jest zarąbiście szybki. Kano, moi drodzy, jakby ktoś zapomniał, on należy do klanu z ziemi Black Dragon. Taki klan przestępczy, można powiedzieć. O matko, ale nie no, Kotal Kahn naprawdę... Nie podoba mi się zupełnie ta postać, jeśli chodzi o walkę. Strasznie wolny jest, no. No kurde, ja się nie mogę ruszyć. Dobra, coś tam dostał. Może X-Raya spróbujmy? Nie wiem, czy był większy sens, ale oczywiście wam go z chęcią zaprezentuję. Dobra, jest jeszcze szansa to wygrać, ale... Oj, albo i nie, albo i nie. Chociaż no nie wiem, no... Chociaż? Czekajcie. Nie, niestety nie. Nie. Nie, nie, było tak blisko było. Kurde. No dobra, moi drodzy, najprawdopodobniej już teraz wygram z nim. Kurde, ale naprawdę z Kano jest ciężko, bo on jest strasznie szybki właśnie. Ale dobra, udało się. Ale Kotal Kahna gameplayowo naprawdę nie polubię. You are the Edenia, Tanya. I'm pleased you remember me, Kotal. I will never forget those who freed Melina. She vowed to create a free Edenia, something you refused to do. A united outworld stands strong against its enemies. It will never be united under your rule. Your rebellion is all that prevents it. No dobra, lecimy z kolejną walką w takim razie. Ale matko, no zobaczcie na przykład jak rusza się Tania, jak się rusza Kotal Kahn, no naprawdę. To jest po prostu przepaść, masakra. No chłop jest tak powolny, jakby stary pijany wstał z łóżka dopiero, powaga no. Masakra. Jak ja mam nim grać, no. No ja nie mogę się ruszyć. Przesada jakaś, serio. Że tą beczką, a nie wiem, że beczki już chyba, a nie, mam dostępną beczkę. Nie, no moi drodzy, to jest jakiś pierdzielony żart po prostu z tym Kotal Kahnem. Ja nie mam nic do niego jako do postaci, bo nawet go jeszcze za bardzo nie poznałem, ale no gra się nim tragicznie. Jest strasznie powolny. Ja powiem wam, że w Mortal Kombat nie cierpię powolnych postaci, dlatego często też kobietami gram, bo one zazwyczaj mega szybko się ruszają. Ale to jest jakaś porażka, serio. Jeszcze źle użyłem elementu otoczenia. Ani mi w ogóle kombosy Kotal Kahnem nie wchodzą, ani nic. Nie wiem, no nie siada mi ta postać zupełnie. Ja pierniczę. Ta się stara ruszyć, dobra. Poszedł X-Ray, może jeszcze tę walkę wygramy. No kurde, daj się ruszyć, no. Dobra, okej, mamy rundę. Ale nie wiem, czy tę walkę wygram. Wątpię. Kurde, stara, no nie wytrzymam. No patrzcie, co się dzieje, no patrzcie, co się dzieje. Nie wytrzymam, no. No zobaczcie, jak ona się rusza. A jak się rusza ten stary dziad wolny? No nie wierzę, nie wierzę. No jak ja mam z nią wygrać? Dobra, udało się. Kurde, ale naprawdę nim się tak powolnie gra, że to jest miazga. You are a fool to trust Melina. She tasks me. For the last time. Melina. Kano was to kill you, miserable snake. Bronate! Another Edenian, the supposed half-god. Who got here? I am a son of Argus. I was not merely declared a god by befuddled commoners, Buluk. Surely Melina suspects your true intentions, son of Argus. My intentions are to teach you the difference between pretension and godhood. No to mamy w takim razie walkę z Rainem. Rain jest akurat znaną postacią, on już pojawiał się w poprzednich częściach. Nie no, ale ten Kotal Kahn naprawdę, przepraszam, że ja na niego tak narzekam, ale nie narzekam na niego, że na postać samą sobie, ale gameplayowo, to nie jest mój po prostu styl walki zupełnie. Ja muszę mieć szybką postać. No on to po prostu rusza się jak mucha w smole, naprawdę. No patrzcie jak ten Rain mnie ciśnie. Nie wierzę, co się dzieje. Nie wierzę po prostu. Nie no, super, naprawdę. Pozdrawiam. Z czego ty się, Kotal, cieszysz? Nie no, przesada. Może X-Rayem spróbujmy. Wątpię, że ja tę walkę już wygram, bo zaś nie znam ataków Raina też, nie wiem jak go wyczuć przy blokowaniu, bo Kotal Kahnem nie ma sensu skakać zdecydowanie. Tutaj tylko bloki wchodzą w grę, no ale widzicie co się dzieje. Zresztą ja też mówię, no ja nie jestem... Co on mi zrobił? Ja nie jestem też jakiś... No co się dzieje, no? Nie no, przesada z tym Kotal Kahnem, serio. Nie mogę żadnej walki za pierwszym razem wygrać. A nie, z Tanią chyba wygraliśmy za pierwszym, czy nie? Nie, chyba nie. Może teraz? Proszę. Nie. No nie, no poważnie, poważnie, stary. Serio? Dobra, mamy to. Kurde, ale naprawdę za wolna jest ta postać, serio. That should silence you. Strasznie mi się podoba design tego gościa. But I will. As the heir to my father, Shao Kahn, I, Melina, Khanim of Outworld, order your execution! No matko, jeszcze z Meliną. Jeszcze szybsza postać, no po prostu cudownie. Nie wiem jak to pójdzie. Dobra. Nie ogarniam zupełnie walki Kotal Kahnem, naprawdę, zna mnie stan umysłu ta postać, jeśli o to chodzi. No patrz co się dzieje, no nie wytrzymam. Umieraj kurde baba. Super. Kotal, co ty robisz? No walnij ją, sorry, że mój komentarz jest oszczędny, ale muszę się naprawdę tu skupić na walce, chociaż i tak je za pierwszym razem nie wygram, nie widzę tego. Nie ma szans. Nie ma absolutnie żadnych szans, serio. Ja pierdzielę, no serio. No raczej to nie siądzie, moi drodzy. No zobaczymy, może się jednak uda. Może ją... babę aż tą beczką, kurde, po twarzy. Dawaj tu, dobra, jakiś tam jeden kombos w miarę Kotal Kahnem mogę... Ogarniam, chciałem powiedzieć. Obrywaj. Kurde, może X-ray? Dobra, siadło. Mamy karki i inne takie rzeczy. Godne Boże, obrywaj, o kurde. Nie no, X-ray naprawdę genialne są w tej grze. Ale nie, proszę nie po jajach, co ja zrobiłem? Jakąś tarczę włączyłem. Ajajaj, no może chociaż tą rundę się uda wygrać. No niestety jest 1-0 dla niej. Wiecie co, spróbuję może... Może chwytami po prostu spróbuję. Wiem, że może jest to trochę nubowa taktyka, czy nubska, jakkolwiek to odmieniać, ale przynajmniej będę mieć rundę wygraną. No jeszcze przegram, bez kitu. Nie no, serio? Nie wytrzymam zaraz, no ja nie mogę. No ona jest za szybka, no. Jak ja mam ją pokonać? Dobra, moi drodzy, teraz miałbym już siądzie, no powinno się udać. Za tym podejściem, chociaż kurde, nie wiem już. Dobra, może chwytem? Dobra, lećmy z nią, no kurde, to się ciągle wyrywa z Kubana. Ale dobra, chyba to mamy. Jeden cios, dobra, poszło. Mam nadzieję, że to koniec tego rozdziału. There will be an execution this day. You will atone for your descent, Melina. Your blood will make right. Up the stair path, to the fire's edge. My emperor see? A mere cub, grown to be a jaguar. Once we hit the drop point, we split up. Jackie and I will come in from the south, you two from the west. Rendezvous here, the north entrance. Then what? A simple pick up and go? We bag him if he resists. Resistance might be more possible than you think. Don't sweat it. It comes to that, Sub-Zero won't know what hit him. No i tutaj, moi drodzy, rozdział drugi się zakończył. Cóż, mam nadzieję, że się wam podobało mimo moich licznych faili. Nie wiem w sumie ile trwa odcinek, ale wiecie co, wydaje mi się, że niezależnie od tego ile każdy odcinek miałby trwać, to będziemy sobie przechodzić jeden rozdział w jednym odcinku. Także... No, myślę, że tak, taki system będzie w porządku, bo tak jak też mówię, nie mam pojęcia, ile odcinek trwa, no bo też tam będę musiał powycinać pewne walki nieudane itp. itd. Więc nie wiem dokładnie, ile ten materiał już trwa tak naprawdę, także myślę, że tutaj sobie zakończymy i właśnie tak jak mówię, niezależnie od tego, ile by miał zająć odcinek, po prostu będziecie dostawać w każdym z materiałów jeden rozdział w całości. No a tymczasem będziemy sobie już tutaj kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Mortal Kombat X, gdzie to rozegramy sobie rozdział 3. Na razie!